odcinku na moim kanale. Dziś widzimy się w kolejnym levelu. Kontynuujemy sobie oczywiście historię z Harrym Potterem. No i tutaj w poprzednim filmiku widzimy... Przechodzimy na stację. Tak, tak się kończyło. O, dwóch rudych GF. Czyżby to skrót od girlfriend? Lepiej to niż girlfriend. Sami rudzi, ojojoj, same rude osoby, no tak, oj Boże, w ogóle tak coś przeszło, że można było walnąć głową w mur, nie? Jako dziecko w sensie cię w żadnej bajce, bo to nie przeszło, to bardziej chodziło po prostu, nie? No i znowu rudy, ojojoj, takie szczęście, no cóż. Napisał urok, jak to mówią, już tam okulary no super, kolego. Oj, dobra, chyba naprawił, oj. Prawie zabił swojego przyszłego nauczyciela jeszcze, ale oj tam, niech to by się tam przejmował takimi detalami. No i cóż, mamy kolejny level. Idziemy za pociągiem do Hogwartu. Tak, zobaczmy, co nam się działo. Ciekawe, interesujące, prawda? Znowu ten typ. Musi pamiętać, kochani, że ja cały czas w grę nie grał. Oczywiście nie czytałem książek, grę też nie grałem. Nie czytałem książek, nie widziałem filmu. No dobra, płyniemy typowo tą łódką. Nie uciekamy z Titanica. No, oczywiście, syn bogatego milionera też się musiał pojawić. Gdzież by to tam... W każdej bajce dla dzieci musi się pojawić jakiś natrętny syn jakiegoś milionera. To jest klasyczna wersja. No, jakaś bąsująca czapeczka. I Gandalf! Jej, Gandalf! Szkoła orła, szkoła lwa i szkoła niedźwiedzia i szkoła żmij. Leto z gulety już wiemy, gdzie by poszedł. To by tu lista klasowa jakaś. No, rudy poszedł. Rudy z tego dobrze. Czapkę jest dla lwa. No. Dziecko milioner, oczywiście, szkoła żmij, jak żeby inaczej. A piąteczki się zbijają, tak, fajnie, Gandalf klaszcze i macieliszek. No. I teraz tak, tu jakieś schodki nam się ruszają, to jest pewnie słynny Hogwart. Całkiem tu magicznie, nie powiem. Dobra. Oczywiście znów chwilkę ekranu ładowania, ale już przejmujemy kontrolę. No i co my tutaj, kochanicy, mamy? Biegamy sobie Harrym Potterem. O, jeszcze nie, już mamy jakąś magię. Wow, już możemy strzelać dzidy. Super, jakieś wstępne rzeczy możemy robić. Możemy też składać. A Rudy? A co Rudy robi? Nie chcę być Rudy. A Rudy myszką czaruje! Rudy czaruje myszki! Wow, ma kolegów myszki, innych nie ma. Jakie teraz smutne. Nie no, żart oczywiście. Nie śmiejemy się z nikogo. Ja tam absolutnie nigdzie jakiś przedmiotowy nie byłem. O, rozwalili. O, fioletowy ten! Najwięcej hajsu! Mamy go, tak jest. I jedziemy dalej. No, to poszczelamy troszkę. Fajnie, że on stał z tej dzidy. Ewidentnie 4 tego rozwalimy, coś dostaniemy. O, Ron, tak, o Maron na imię ostatnio odpisaliście o tym. Odblokowaliśmy go w końcu, ostatnio coś odblokowaliśmy, co za to dostaniemy. O, jest złoty klocek, wow, czyli w przeciwieństwie do Lego Star Wars, które też namiętnie ogrywam, tutaj dostajemy również złoty klocek w trakcie gry. Nie tylko po zakończeniu. Tam z Lego Star Wars jest do zdobycia czerwony klocek w trakcie gry, a tu na przykład złoty zdobywamy. Gold Bricks, yeah, baby. 4 na 200, no czyli to znacznie więcej klocek. Poskaczmy, wiu, dobra, to z rudy. Po co mnie w ogóle ta mysz? To się pewnie okaże w trakcie gry. Dobra, nie traćmy czasu. Nie mam pojęcia, co to w ogóle zrobić, bo tu mam wyjść, ale to są dwa złote pająki pilnujące ten drogi. Widocznie mysz nie jest na tyle głodna, żeby je zjadła, więc pewnie trzeba użyć magic. Wow, widzieliście? Normalnie oznaczyłem dwóch i bach zrobiłem, ej, czad. O, szachy, kupnąłbym. Powiem wam, że no, pierwszy szok z grą był taki... Co to? Gadająca szafa? Aha, szafa jedząca gacie. Super. Pierwszy szok mojej grając w tą grę był taki, mocno przeciętny, powiedział. Natomiast trochę się rozegrałem. Trochę się w tą grę rozegrałem, zaczynam się coraz bardziej ona podobać. Wiadomo, trzeba poczuć klimat. Jak się nigdy Harry'ego nie lubiło, no to nie wiadomo, czy się go później polubi. Ja natomiast zaczynam go lubić, zaczynam czuć w ogóle klimat tej gry i się w ogóle też przestawiać, bo nie oszukuję, też się trzeba mocno przestawić, bo gra jest mocno inna niż... No i po prostu Gwiezdne Wojny, które są grą dużo starszą.
Co to za wanted jakie? Przypuszczam, że esteregów tu nie brakuje i aż żal, że ja nie znam książek i filmów. Może kiedyś na drogę. O, chyba to zniszczyliśmy, to jest buja. Super fajnie. Monetek nie brakuje. No i co to? No fajnie, ale później gadająca. Tam śpiewająca, czy tam jeżdżąca gacie. Ej, nic nie puścić. Co tu trzeba? Może patrzeć nie pomoże. Dobre! Miał być, że może patrzeć nie pomoże. Trzeba było go szczęścić, w obrazom puścił gacie, a ta szafa pazerna na gacie je, no, zjadła. O, jakaś pani. Dzień dobry, pani Leju. Pani jest Star Wars Sagi, Lego, Komplicagi? O, śruba, ten dziewczynę możemy zmieniać. I co tutaj? Poczarować ją. O, jaka sztuczka. Otwaram się te same drzwi. Czy to może być tak, jak myślicie, że cofamy się jednego tam mominy pomieszczenie? Może tak być, w końcu żyjemy w magicznej krainie, tak? Jakieś? Tutaj coś musimy zrobić. Niewa i grodło. Magiczna kraina to nasze rządzi pewnie różnymi prawami. Tu ciekawe, co musimy zrobić, żeby tam wejść za to. No bo to nie jest jak Star Wars, to trzeba być Artu czy Tripio, nie? Oj, tam gra, nie wiem, czy ja będę maksował po pierwsze, ale może sobie kiedyś gdzieś tam do niej wrócimy, nie? Będę tam zobaczyć, co się stanie, jak pomaksujemy. W ogóle nie wiem, czy widzicie pod moim ikonką. Teraz akurat nie, ale są jakieś super moce, które mogą być aktualnie w danej chwili, będąc on czarodziejem. A co to za niewidzialne pieniążki, studziki? Co ciekawe, jak je zbieram, nie przybywa mi kaski. Jakiś duszek ewidentnie. No i znowu ten czarodziej tam na obrazie, który przyglądał mi gacie. Czyżby znowu coś mi da? Kiedy sobie w niego szczelimy? Daj mi coś, czarodzieju. To mi wygląda na to, że muszę tu... Właśnie wiemy, do czego służy szczurek. On zadyndał dzwonem, otwarł... Aha, dobra, to piesek. Bynajmniej nie tak fajnie jak mój piesek. Ale ten mi zszedł, o. I on pewnie teraz mi przestawi schody w dół. Bo nie wiem, czy gdzieś tam szedł ten duszek. My pewnie musimy iść za duszkiem. Aha, pomachaliśmy mu. Tak jest, jak widzicie. Czuję się te gry, grało się dużo, życie całe gry. I tak nie wiem, co to z tymi niewidzialnymi studzikami. No niemniej, pewnie się gdzieś tam okaże, tak. Idzie. Ja zawsze byłem graczem, który preferuje się tam granie dziewczynami. Jest duszek w ogóle. Co to za duszek jest? No to właśnie pewnie trzeba by znać fabułę filmu, książek. Dobra, rozwałki trochę. Trochę rozwałki ekstra. Ale co tu trzeba zrobić? Duszek mi znikł. Tu mamy jakąś taką kłódkę, która wygląda ewidentnie jak ta nagroda dla łowców nagród. Dla Star Warsa. Tu znowu coś czerwonego na czerwono. Pamiętam, że jakimś ciemnym czarodziejem, mrocznym czarodziejem, czy kimś takim. O, niebieski bierz. Niebieski zawsze bierzemy. O, jest, o, szczabeczka pomocna jest, fajnie. Jest to dalej duszek. Tu jakaś krzaczołapka, która no pewnie nie jest mi przyjazna. Ale idźmy za duszkiem. Duszku, duszku, co ty chcesz im powiedzieć? To jakiś obraz przodka. O, jest stałeczka, no i to Black Magic. No, Black Magic dosłownie. No okej, okay, znów się chwilę ładuje. Loadingi są ciut frustrujące, przecież to nie jest aż tak skomplikowana gra. Dobra, to jakiś wąsaty czarodziej pokazuje nam, jak łączyć magię klocki. A i pewnie tutaj zyskamy w końcu magię, byśmy mogli te fioletowe sztuczki robić. Okej, wybrano oczywiście kozła ofiarnego rudego na pierwszą lekcję, super. Aha, i zaczął ma, no, kolegami machać. A bogaty tam spryciarz, bo on sobie DLC pewnie kupił, magiczna różdżka go słucha za darmo, w sensie no ojciec mu kupił. No tak bywa. I tu jest to, widzicie, pod moim ikonką taki J, że mam super moc, okej. O, fajnie. Nie no kurczę, było takich fajnych, magicznych właśnie rzeczy ta gra, na przykład, że łapa nam się rusza, coś tam. W Star Warsie tego nie ma, tam wszystko musimy robić sami. I to ma swój klimat. Myślę, że polubimy się jeszcze bardziej z tą grą, tym bardziej jak się w nią trochę bardziej rozegram. O, nasze pierwsze sztuczki magiczne. O, teraz przepuszczam się na dziewczynkę, przepuszczam dziewczynki bardziej kumate i tak dalej. Szybciej, o, co to było? Szybciej się uczą. Co to było? Co za lewioza? Lewioza. Lewioza coś robi, ale ja nie wiem, co robi lewioza.
Dobra, no fajnie, że możemy. O, tu ta. Aha, dobra, w kumam. Taki trochę tam jest Tetris, o tu jak fakir, takiego węża poniesiemy. Tu są w klasycznym Tetris, gdzie musimy klocki przestawić po to, by sobie po nich wejść. Fajne, trochę nieprecyzyjne. A myślałem, że to. Aczkolwiek no nie w moim wykonaniu. O, mam na dobry obrazek, który nam pomaga. A trochę szkoda, pamiętać nam pomyśleć. No robi się, doskoczy się. O, kolejny zasad magii, który nam zawsze pomaga. To jest on? To jest on? A nie wiem, bo tu nie ma czapki. Ale wygląda podobnie, może wszyscy mają taki strój. O, tu sobie ukróciłem. O, tu się pomożemy, łapę zmontujemy. Teraz to, o. A, bo to jest trzy dziewczynki mamy uratować. Nie widzę. Aha, tu są, dobra, kumam. To są te, co spowodowali mi, że lewitowały, teraz musimy uratować, żeby nie dostać przysłowowej pały. O, tu nauczyciela. O, tu pokręcimy z niczami. Co za to będzie? Pewnie hajsik, pewnie studziki, tak jest. Tam książeczki. A, bądźmy rudym. Rudy, ty naważyłeś tego piwa. Ty ratuj dziewczynki teraz. Przestawiliśmy jedną książkę, po to coś się stało. O, co tutaj? Dobra, kumam, dobra, kumam. Tu mamy, widzicie, nogi hipka, musimy zbudować całego hipka z tego, tak? Okej. Dzida. A pewnie głowa najpierw, a później dopiero dzida. Tak. Okej, bez dzidy się nie ominie. Przypuszczam, że jakaś sztuczkę trzeba zrobić. Wow! Ciekawe, że to utrzymało, niemniej nieważne. Ważny efekt, tak? Dobra, udało się, super, ekstra. Wingandridium lebiosa znowu mamy od... Jej, cieszą się dzieciaki. No fajnie, fajnie też się... O, Goldbridge jest fajnie, fajnie też się cieszę, prawda? No i teraz tak, wracamy sobie tutaj. Jeszcze świecznik, bo hajs, bo ja chcę mieć ten, wiecie... True Jedi, True Wizard w tym wypadku. Aczkolwiek dziwi mnie trochę to i powiedzcie mi, bo kurde, mogę się zagapić. Czemu u góry pasek nic nie uzupełnia? Zbiera mi się ogólnie kasa, nie zbiera mi się... zbiera mi się True Jedi. Może już go zebrałem, ale chyba nie, bo wszystko wtedy się świeci ten złoty pasek. Tak, tak, dobrze pamiętam. Bo wszystko się wtedy świeci, a teraz się nie świeci. Dobra, tu już widzę ściągawkę trochę po boku. Mamy, że w kolejności trzeba ustawić te klocki, tak? I co teraz? A, czemu się nic nie otwiera? Czemu nic się nie dzieje? Aha, poza tym co się waliło, to nic się nie dzieje. No nieciekawe, nieciekawe, nie tego chciałem. A, rudy myśl. Dobra, czekajcie, a może chodzi o to, że one mają być na tej podstawce? Tak jest, one na tej brązowej podstawce mają być. Czekajcie, ja wam to daruję, bo... mi się rozwaliło, pewnie mi to chwilę zejdzie. Pozwolę sobie to obciąć, nie? Na waszych oczach nie będę tego robił. Czekajcie chwilę. O, tutaj już jak widzicie, prawie. No tam minimalnie centymetra mi brakuje. A, żeż ty. Bo prawie tak kilka minut nad tym pracowałem. No fajnie też, ale takie nieprecyzyjne, kurde, trochę to wszystko. No, nie, wracaj. O, wracaj. No ja mówiłem, a i tak już mi tam kilka minut mi to zeszło jeszcze. Trochę nie, weźmy dziewczynkę, bo z nią... dobra. Kolejny mi się zresetował. Tam i tak kilka minut prób za mną było. Postanowiłem tego oszczędzić. A tu, kurde, jeszcze chwila. Dobra, jeszcze raz wszystko całkowicie od nowa na waszych oczach. Trudno. Ten, zielony. Mówię, fajne to jest, ale takie no nie do końca precyzyjne. Chciałby się, żeby, nie wiem, jakaś podpowiedź tu była, coś. No. Tak jest i udało się. To mi zajęło ponad 5 minut. Film, gdzie tego odciąłem. O, no i wracamy się tutaj. No i cóż tu będzie? Dalej lecimy za duszkiem, nie wiemy po co. Długi level. Ja tak jak mówię, często w tym wojnie zaznaczam to, że ja wolę kurczę te krótsze level, takie 15 minut do teamu. A tu jest jeszcze tyle rzeczy, których my kurczę nie odkryliśmy, kochani, bo nie oszukujmy się, nawet na szyję w tym levelu. No, troszkę. Patrząc na tyle fajnych rzeczy, no cóż zrobić, no taki level jakbym grał po 40 minut, pewnie by was mógł zanudzić. No napiszcie mi w komentarzu, czy zanudzilibyście się tego trwało 40 minut, czy nie. Czy właśnie wręcz nie chcecie takie levele po 40 minut pełnić, nie? Ja wiecie, ja robię levele tak jak mi się wydaje, są fajne, tak jak ja czasem let's play oglądam, no 15 minut i no dla mnie no to, nie? No tu sobie coś składam, a to właśnie, myślałem, że to będzie jakiś pierwszy dodatek. A tu proszę, dopiero coś takiego. I co tu się stanie? Filmik na kolejny ekran ładowania. Jak już mówiłem, bardzo mnie dziwią te ekrany ładowania, tym bardziej, że no nie jest to taka gra,
Kurde, no, bez kitu. O, skomplikowana. Nie jest taka gra nowa. Mam komputer, na którym Wiedźmin chodził. Dobra, filmik końcowy. No, piękna kolacyjka. Wszyscy jedzą synchronicznie, niż klony w klonowcach. A nie wiem, czego motyw Star Wars tak jak gada. Babką w dziewczynkę, rani było spoczone, syny milionera tak mają. Co to za wezir leci, Aladdin? Co się stało, wezirze Aladdinie? Co tu Gandalf aż stał? Okej, okay, no pokazuje, że prawda, będzie bitwa na jedzenie. Nie, jest przerażenie, jest strach. Dzieci krzyczą, dzieci krzyczą. Czyżby to pora zachowania, bo się boją? Czemu ty zdałem ten dalsze jedzenie tym wszystkim? Dobra, lecimy chyba po naszą dziewczynkę. Nie wiem, czy lecimy się do niej schować, czy co. No i co teraz? Co teraz? Czyżby to był koniec levelu? Chyba, kochani, to był koniec levelu, tak czy siak. Więc no, ja wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek. Tak, Out of Dungeon, czyli kolejny level właśnie rozpoczynamy. No cóż, to będzie temat na kolejny odcinek, także wam dziękuję za odcinek. Widzimy się już wkrótce w takim razie w kolejnym odcinku. Ojoj, będzie ciekawie, będzie jakaś bójka. Dobra, nie spoilerujmy, dzięki, widzimy się wkrótce.